Dobra, ty jedziesz już na tam, mistrzostwa, tak? Tak, mam tam 8 km, no. To ja mam trochę wątpliwości, niby sobie ulepszyłem tego Nissana, ale... A coś nie tak? Nie wiem, cholera, jak on będzie się ścigał. To chcesz się pozmieniać? Nie, zostaniemy już przy tym, ale... Hamulce jeszcze sobie sprawdzę, niby też mi dobrze hamuje, tylko... No, wrzuciłem mu zupełnie inny silnik i boję się, że on tak nie będzie chciał za bardzo mi skręcać. O! Ale dam mu szansę, zobaczymy. I na Stumble. Co mówiłeś? Co? LPP La Scramble. Okej. Ale fajnie, kurwa, takiego raptorka bym chciał. Że oni nie robią raptorów z V8. Ja wlecę kurwa, do miasta. Man. To dosłownie. Invisible Wall, niestety nie można wjechać na dachy. Nie. A tak, tam jakbyś chciał skoczyć komuś na jardę, to nie da rady. Jest niewidzialna ściana. Albo Meksykanie wymyślili taką technologię, że miasto znajduje się pod Invisible Kopułą i dlatego... No, specjalnie na Horizon to zrobili, no, nie? No tak, no bo kto by chciał mieć miasto rozpieprzone, bo gdyby kierowcy mogli, to by się każdemu chyba do chaty ładowali. Tak. Biedny Meksyk, on się z tego nie podniesie. Wielka Brytania nie może się podnieść. Daleko masz jeszcze do tego? Bo tu mam samochód do odnalezienia. Możesz spróbować odnaleźć, ja tam jeszcze... Dobra, ale to nie będę wjeżdżał, wlatywał dronem, tylko pojeżdżę i może znajdę. Garaże buduje się na płaskim terenie. Ja to jednak kurwa mam łeb. Co, znalazłeś? Chyba tak. O, to ładnie. To poczekam. No poczekaj, mam. No bo stary, no garaże się buduje na płaskim terenie. Dobra, przyszedł jakiś fagas, otwieramy, a w środku Mustang! Ale Mustangos. Dobra. Czekaj, jeszcze mam... Okej. Okay. Myślę, że możemy zaczynać. Dobra. Pokazuje, że mnie rozłączyło z twoją sesją, ale poczekam, może się zacznie. O Jezu, ale mnie zlagowało, ale jestem. Pick up the pace. Pick up the pace, a ja mam przyspieszenie, no naprawdę się tłumacze nie popisali. Ale dobrze, że przynajmniej, wiesz, nie pomylili upadku z jesienią, nie? No kurwa, weź to, nie przypominaj. Fall. Upadek. Najlepszy kamuflaż do broni, stary, upadek. Boże, kiedyś te Call of Duty to tak, oni w ogóle nie chcieli tego tłumaczyć za dobrze. Zawsze coś tam było nie tak. Przypadkowe leżenie było w tym MW2, ale nie pamiętam jak to po angielsku brzmiało. Ale też się z tego... To może... też się z tego śmiali. Co by to mogło być po angielsku? No właśnie myślę, kurwa. Może Fatal Fall? Nie. Albo było Joint Operations, ten emblemat? I były te liście marihuany i nazywało się Joint Operations, no bo joint, nie? Fajno. A u nas to przetłumaczyli na wspólne operacje. Ja pierdolę. A idź na chodzi. Jedziemy! Ale Mateusz, masz furę! Amerykańską! Wjeżdżam ci na wewnętrzną, stary. O kurwa, tak... A wiedziałem, że nie będę skręcał. Już to wyczułem na początku. Uważaj. Jadę bardzo szeroko. O kurwa! Jazda. On tu jedzie ten Hennessy, kurwa, na wtorek. Widzę, no. Sześciokołowiec. Widzę, ten z przodu to samo. A na pierwszym miejscu Mercedes.
Patrz, jak wzięliśmy tego. Ty, ja... Znaczy no, ty z prawej, ja z lewej. O. O. Do jumpu. O, oh, fuck, Mateusz. Dobra. Z góry, przepraszam. A, dobra, lecimy. Dobre to było. O, teraz się podjarałem. Będzie ciasno. Ale ty lecisz, kurwa. Moje zatający. Ale nie skręcający. No ale nie można mieć wszystkiego. Zobaczymy, jak idą przez wodę. No, dosyć płytka woda, więc... No, ale, ale fajnie się odniosło wszystko. No to ładnie. Oh yes! Dobra, pierwsze wrażenie miałem takie, że faktycznie on nie za bardzo chce skręcać, ale ma inne plusy. No szybki jest, na proste i leci daleko. Tak. Wiesz, to ten Japończyk, to on tam na Sapporo, na skoczni sobie trenował. A, no tak. Ty, a na przykład, jak masz, ty, na przykład ty masz tych znajomych i ktoś może to, na przykład... nie wiem, jak to powiedzieć. No na przykład jak ktoś weźmie takiego raptora, na przykład ja, będzie mój drive-ata, to on weźmie mojego raptora? Chyba nie. Chyba to tak nie działa. No, szkoda. Ale nie jestem pewien. No myślę, że to może działać w taki sposób, że nawet jak twój drive-ata ma tego raptora, to czasami go weźmie, a czasami weźmie zupełnie co innego. No, okej. Okay. Kurwa, no są to są jakieś emotki albo ciuchy, no wypierdalać mi, stynałaś mi tu pieniądze albo samochody. Ja myślę, że znowu musimy pogadać z organizatorem. Masz, kurwa. Kurde, musiałem coś... Mam tłustego palucha na środku monitora, muszę potem to zmyć. Denerwuję. Ja to wiesz, jak to mam, kurwa. Kryśka oczywiście coś pokazuje mi na monitorze, to od razu paluch, kurwa, na monitor. Dobrze, że nie piąchą. No. Okej. Okay. Velociraptory jadą z nami. Tak jest. Może poziom trudności tak podnieść? Zajechał. Nie wiem, stary, jak teraz tak, wiesz, zdeklasujemy. Kurde, o Jezu, i będę jeszcze... O, o! O, dobra, panie. Na razie wszystkich przeskakuję. Nie ląduję na nikim. No, tylko... Jest. O, panie, sorry! To jest też mój problem. Tak bym się nie zmieścił, więc... Patrz, jak mnie pcha. No, fuck. Ja mam pomocne hamulce, kurwa. Ta trasa mi nie będzie leżeć. O, za nie? Dużo zakrętów. No, kurwa. A nie, bo to w sumie nie są okrążenia. Dobra, bo myślałem... Bo jest taka trasa właśnie, gdzie się okrążenie nadupca między tymi ruinami. O. To wtedy bym leżał, naprawdę, i kwiczał, bo ten Nissan nie skręca. Po zewnętrzny, jak go wziął. A ja... Ale trochę szeroko, nie, jednak jest z przodu. Ja tu walczę. Ale na razie utrzymam trzecie. Ale tu się szybko jedzie. Fajno wymyślili trasę. O kurwa. Co jest? Panie, ale szeroko. O Jezu, osiołek biegnie. Ano? Ja ostatnio w Red Deadzie zabiłem farmerowi krowę, bo chciałem sobie dywan postawić w tym w obozie.
I wyszło na to, że chciałem zabijem jedną krowę i, i zajebałem kurwa czterech rancherów czy tam pięciu, bo wszyscy mnie zaatakowali o tą krowę. Wziął, przyszedł i ale fajna krowa, przydałby mi się na dywan. No. Kiedyś to było. Okej, okay, będzie jeszcze lot. Ale chyba nie doścignę tego na drugim. Nie dam rady. Aczkolwiek byłem już blisko, ale... Praktycznie go popychałem, jak przekraczałem linię mety. Była muzyka trochę jak FIFA. No i fajnie, te mistrzostwa poszły dużo sprawniej. No tak. Oh yeah. Blue team wins. Oh yes. Walniemy jeszcze jakieś i potem może jakiś goliacik albo ten, jakiś długi wyścig. Ja się jeszcze walną, potem idę na obiad i jak wrócę z obiadu, to mogę być coś dłuższego walnąć, bo ja nie wiem kiedy będzie obiad, nie chcę nic długiego włączyć, wiesz, i no, no, na no. Obiad. To krzyczysz wtedy, że mama nie mogę teraz, bo jadę Goliata. Dobra, okej. Okay. Wziął i pojechał, no. Jadę za nim. Myślisz o jakichś ulicznych? O Jezu, tak. Tylko wjebałem się pod most. Łop! Wiedziałem, że to się tak skończy. Patrz, ten Bentley nawet pod takie górki podjeżdżą. Przecież to jest cudowne auto. A, dobry, dobry ten Bentley. Dobra, koop. Las Laderas. Ile ty miałeś? S1 830. 830. No. Ile mam czasu, żeby wybrać? 10 sekund. Kurde, to ja tym McLarenem pojadę zajebistym. 824. Dobra. No, ej, ej. Ja myślę, że dostanę strasznie po dupie, jak pojadę tym samochodem, ale oj. Zobaczysz, jaki samochód, kurwa. No jest zajebisty. Zaraz to zobaczę, zaraz mi to zaprezentują. A ty zobaczysz tego McLarena. Najlepszy samochód w grze. A kto jest to McLaren? 570S. O. On wygląda, tak samo z przodu jak praktycznie każdy inny McLaren, ale dupcie ma inną. O, okej, okay, dobra. Tego mi się podoba. A czemu u mnie, Mateusz, u mnie stoisz tak trochę krzywo na polach startowych, ale mam nadzieję, że bo w wyścigu... Bo ja lubię. Bo ja lubię. Ale mam nadzieję, że w wyścigu będzie normalnie. No. Ja jadę z samochodem z 64, jak coś, także... Okej, okay. Dasz radę, o, dobrze, stoisz. O, za nami Fiesta, dobrze wystartowała. O, shit. Nawet to idzie, kurwa! Ja też idę, za tobą! O! I my już na pro lecimy, tak, w poziomie? Na pro, no. No to chyba tak zostaniemy. Tylko to będzie teraz... O, very sharp kona. Co? Nie, ja nie jestem... To bym tak się dar w kiblu? Patologia z domu. Ty kurwa, idzie ta Ferrarka, 64 rok, kurwa. Ja tu taranuję gościa. O, ty chuju. O, co za... O, jest wariat! Jadę. A widzisz, mam inną dupcie, stary. A, faktycznie. A wiesz, jaka fajna muzyka teraz Kaśka leci? Nie wiem, ale... O, ładę, bo tak się mnie... O, nas jest nyszkut. O, stary, w ogóle jak się zaśmiałem, nie? No. To tak, nie wiem jak to się stało, ale połączyłem beknięcie z zaśmianiem się i jestem ciekaw, czy nie słyszałeś, rozumiem tego. Nie. Ale dymówę robisz, Jezus. Jest Mateusz, ale mi dymówę narobiłeś. I'm sorry. Na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na Finish! No i elegancko. Ja jestem w szoku, kurwa, że ta Ferrarka sobie dała radę. Ja pierdolę, dobrze się trzymał, jebany. 64 rok! Nie mogę. Ale fajnie. No to teraz już żadnych obaw, stary. Ferrari P4. Ja w ogóle przerobiłem go kolorowo, bo on był jako takowo wyścigowy zrobiony, wiesz? No bo wiesz, miał tam czerwony kolor, numerki, tam jakieś filmy. No, 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 no. A ja sobie po prostu go tam pomalowałem na srebrno, bo nie chciałem mieć takich numerków i tak dalej. O Boże. Losowałem nakrapiane, obcisłe jeansy. No dajcie mi jakiś samochód, ludzie, no nie! Dobra, dołączam, zaraz sobie coś wybiorę. No, coś... O, okej. Okay. A, jednak nie mam nic takiego. Pożyczam od ciebie. No, okej. Okay. Wybrałem samochód, ale go nie widzę. O kurwa, okej. Okay. Nie ma to już, to był żart, bo on ma kamuflaż. A, rozumiesz, kurwa, stary. Nie. Rozumiesz, to jest tutaj. A, to teraz jest wszystko wyjaśnione. Nie, ale jestem śmieszny gość ogólnie. Volkan Sprint Konrad. Volkan Demirel był taki piłkarz turecki, chyba bramkarz. Volkan się nazywał? Tak, chyba tak. O kurde. No dobrze, panie Nissan. I to jest podjazd. Tak, to jest podjazd. Tutaj chyba przez... jak jesteś w otwartym świecie, to cały ten podjazd to jest strefa driftu. Aż na samą, aż na sam szczyt. Nie patrz się za siebie, ale coś dużego za tobą jedzie. Jezu! Jezu, aż mi kamerę całą ruszało, jak się przybliżył. O panie, ale on jest taki żwawy. Nie, on jakoś tak nerwowy jest ten Nissan. Nie mogę się przyzwyczaić, on jest tak wysoko zawieszony. No, masz rację. Nie każą mi przebijać. A czasami jest jak kogoś dotkniesz. No. Kurwa, nie mogę się też do niego przyzwyczaić. Musimy jeszcze jednego smyrnąć. No. Ale cię rzuca po całym tym. No on jest taki, jak ja mu dam za dużo gazu tutaj na wyjściu z zakrętu, to on nie chce współpracować. Nie chce złapać w ogóle przyczepności. Kuźwa, musimy jeszcze jednego typa wyprzedzić. No. Ale spokojnie, dopiero 30%, jeszcze nie ma powodu do paniki. O! O! Uważaj, Konrado! Uwaga, będzie mocniejsze hamowanie. Aha. Chyba cała nadzieja, stary, w tobie. Tak myślisz? No. Ja to bardziej się nastawiam na obronę pozycji chyba. No okej, okay. Ja spróbuję tego jednego tutaj, no. Czasami mi tu odjedzie, fucking. Połowa wyścigu, czekaj. Dobrze, kurwa, jadą. No podniesiesz mi poziom pewności znowu też. No. A w ogóle w tym tygodniu możemy się nastawić na jakieś Grańsko, bo w tym tygodniu jest ten, Thanksgiving, ja w środę wracam do chałupy już. Aha, no dobra. To myślę, że znajdziemy trochę więcej czasu nawet. No, możemy pana pierdalać, stary.
Dobra, bo to już powoli końcówka, stary, ale jesteś blisko. Wiem. Kurwa, prawie ominąłem ten. Ja też ledwo, ale nice, nice, dobrze. Dobrze, Mateusz. Ja prosiłem tylko o jednego, a ty już dwóch. Kurwa. Czułem się. Tamta prosta była dobra właśnie, jak się ten... Nie wypadniesz, to jest okej. Ja już też zaczynam powoli czuć tego Nissana. Ale lubi przedriftić. Dobrze, chyba to mamy, stary. Chyba tak. O! Jest. A to koło wariowało. Zdążymy jebnąć jeszcze jeden, czy idziesz już teraz? Nie, chyba już pójdę, wiesz? Dobra. Potem wrócę, to możemy dalej. Coś możemy przypierdolić jakiegoś tam tytana, nie? Dobra,